Witam was, z tej strony Reps, to jest kolejny odcinek i niestety zarazem ostatni z Imperium Lechitów wspaniałego, czym ostatni. Zobaczyłem jak wyglądają statystyki, to się znów przeglądałem. No i zobaczyłem, że średni czas oglądania na odcinku wynosi 2,5 minuty. Więc uznałem, że jak to nagrywam po 30 minut, po 25, to mało kto dochodzi do końca, dlatego ten dziwnie to zabrzmiało trochę, ale taka prawda i postanowiłem po prostu skończyć tą serię. Teraz będziemy paru w tym odcinku. Właśnie zrobię claimy na te dwie prowincje, albo na jedną, zobaczymy. Confluence. Na dwie starsze i Kolonia. Zaczniemy robić claimy na, czyli Build Spy Network na to państewko na Galię. I jak widać, bunty niszczą tutaj Rzymy. To jest w sumie pół biedy dla nas, nie robi różnicy. Tutaj podbiję ten Krym, pójdę sobie dalej, w pizdu dalej. Z Izraelem walczył. Ładny Izrael powstał. Muszę pochwalić Żydów. Więc poczekamy sobie teraz pół roku, bo do października mamy Trusa z Roman Empire, no i wtedy ich zaatakujemy. Chciałem wam powiedzieć, że jak to oglądacie w tym momencie, jestem w Austrii, dlatego nie odpiszę na żadne komentarze, ale opowiem wam bardzo śmieszny dowcip. Za czasów PRL-u, czy tam komunizmu, czy kto jak woli, nauczyciel zadaje pytanie w klasie: kim jest wasza matka, kim jest wasz ojciec? Jakiś uczeń odpowiada: moja matka to Rosja, a mój ojciec to Stalin. Bardzo dobrze. A kim chciałbyś być, kiedy dorośniesz? Sierotą. Badumc. Oczywiście, jak ktoś przegląda internety, to wie skąd to wziąłem. Pewnie od razu napisze i wyśmieje. Dzięki bardzo. Może zdążymy Rzym nawrócić do końca gry? Galia walczy z dilotami od Rzymu. Dobra, zaraz się rzucamy na Rzym. Trusy minęły? August? Nie, September. I minął Trus. Dzięki czemu możemy wziąć Conquest. Oczywiście nie Humiliate, bo to jest najgorsze, to jest, jak jest możliwe. No i nie chcę was w sumie. No bo was wezmę, co mi tam. Będę żałować. Jakieś landusz jeszcze jest, ale co z tego? Możemy po prostu i tutaj zniszczyć teraz. Tu jest oblegane. Więc trochę już rozgrzali dla mnie prowincje. Tu mają fort, tu mają jednostki. Mogłbym zrobić tą grę bardziej dynamicznie, jeszcze jakbym od początku zaczynał. Na przykład zamiast biorąc tych hajsów, zaoszczędziłbym trochę na wojsku. Że miałbym mniej wojska i bym wziął, czekajcie, bym wziął zamiast National Attack Modifier, wziąłbym National Unrest minus 500. Dzięki czemu byłbym w stanie iść i podbijać bez męczenia się z buntami. Gdyż jak widzicie, tutaj mamy te rebel frakcje teraz. W Rzymie chcą mi się buntować. Dobra, macie tego boosta. Wy tu pójdziecie i pozajmujecie te cztery prowincje. Zauważyłem, że... jeszcze takich parę informacji. Jako że wyjeżdżam, pojawi się jeszcze... gdzieś tutaj jakoś armią poszedłem. Pojawi się jeszcze na kanale Jan Majen, bo tydzień mnie nie będzie, do przyszłego poniedziałku raczej nic nowego nie będzie się pojawiać. I pojawi się tylko Jan Majen zamiast... na przykład Hearts of Iron nie będzie, będzie tylko z Kiksuniem pokazany na kanale. Są też podróż... nie mam czasu po prostu oraz zbytnio chęci, by to nagrywać Hearts of Iron teraz. Jak wrócę, to pewnie nagram i to w pizdu tego. Ale o, pojawili się pretendenci. Ale obecnie nie mam żadnej ochoty na to i po prostu nie chcę się zmuszać do tego. Wolę Jan Majen nagrać, na którego mam teraz ochotę. No i wtedy będzie według mnie lepiej, jak nagram coś, na co mam ochotę, niż się zmuszać do tego. Wany się tutaj biją. Bum, konwert, Moguncja. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Obejrzyjcie odcinek z Trivadora, gdyż trochę mówię o nowych grach na kanale. O grach także się wyrażę przeglądarkowych, z którymi byłem w stanie zagrać z widzami. Ja ktoś od razu powie: zagraj Europkę, to ja mówię: nie chcę grać w Europkę. Czemu? Ponieważ szczerze mówiąc, aż tak Europa mi się nie podoba, by siedzieć przy niej godzinami bez powodu. Zaraz ktoś powie: nagrywasz Europę, jej nie lubisz. To nie do końca tak. Oddawać tu prowincję, nie ma odbijania mojej prowincji. Bić. A w sumie oni wystarczą. To nie jest mój bunt, tylko ich. No i na przykład jak chcę
zrobić coś z Europki, to chcę już to. Ale tutaj biją nieźle. To chcę już to. Nie, bo oni to zdobędą. No i zdobywają prowincje, które ja podbiłem. No jak już mam coś zrobić z Europki, to już wolę to nagrać, niż tylko zagrać, nawet jak to z widzami będzie. Więc serdecznie przepraszam, jakby ktoś poczuł się urażony i chciał ze mną zagrać, nie będzie tego. Co tutaj mogę jeszcze im podbić? Wiatraki nie chcę, bo mnie pobiją. Don Quixote zaraz się obrazi. Nie mogę brać już od was to, co chcę, bo chcę w sumie tylko dostęp do nich. Bo nie mam dostępu. Zaraz dojadę tą prowincję, coś wam jeszcze zdobędę i się zgodzicie. Podróżują mi po kraju, jacyś buntownicy marni. Tu też. A w sumie ma 14 lat, już chciałem wczytywać grę. Jak ma tylko czyli ma 14 lat już, no to zaraz będzie koniec wojny. To akurat klejmy porobię. Trzy prowincje chcę, ludzie. Nie jest dużo. A, bo mój cel wojny utraciłem przez buntowników teraz. To byłem, no i się teraz na stówę zgodzą. Alzacja może też, też. O tyle mi chodziło, gdyż moim ostatecznym celem jest Paryż. No i obejrzyjcie tego Tywiadora, bo tam mówię o grach przenodarkowych do gry z widzami. Gdzie chciałbym jakieś darmowe gierki pograć z widzami, darmowe, raczej najlepiej byłoby przeglądarkowe, z tego też powodu, że też nie trzeba tam nic pobierać. Na przykład są gry dobre, które nie są przeglądarkowe, ale jest dużo pobierania, jak na przykład Neverwinter albo Star Warsy. Ale właśnie nie chcę, ponieważ niektórym internet może nie wydoić. Jak ja tam miałem jeszcze 2 lata temu, dobra, przytrzymam chwilę, miałem internet, wracaj tutaj, internet 8 na pół. To by mi się pobierało w pizdu czasem, że taki Neverwinter by z kimś pograć. Żebym nawrócony? Chyba tak. Nawróciłem was? Nie, nawracają się, okej. Jakiś Rebel Uprising mi tutaj leci. Harszuj, хорошо. No i na przykład kilka pomysłów padło, jak o Boże, trzeba to zmniejszyć, na serio. Autonomia. Jak na przykład Morgonem, jak na przykład My Fantasy Online. Nie róbcie sobie w chuja. Mój Paryż. Nie chcę was bić, serio. Was tu. Nie zmuszajcie mnie do tego. Pieprzać z drogi. Jest. Oblegam Paryż. Niczym muzułmanie. No i na przykład Margone, My Fantasy Online, co tam było jeszcze, Drakensang. Miałem też parę pomysłów, na przykład ktoś podał Four Story, nie najgorszy pomysł. Metina, nie wiem czy bym chciał, gdyż Metina to grałem głównie na privach, mało co grałem na PL-u. I dlatego nie jestem zbyt przekonany do Metina, jeżeli chodzi o nagrywanie. O, granie tak sobie, to oczywiście można pograć. Ale ja wpisu z zagadnień, nie wiem, raczej zagadnień. Słownika metinowego nie znam bardzo mocno. Ale to chujowo brzmi, szczerze mówiąc, ale nie wiem jak to wytłumaczyć. Typowych słów w metinie. I dlatego planuję zrobić coś, co jest albo takie luźne, a gdzie ludzie nie przyciągają do tego zbyt dużej uwagi, albo takie po prostu, żeby sobie pograć. Na przykład Smite byłby nie najgorszy. Bo w Smite'a dużo osób, niezbyt wiele osób potrafi mnie masterować, że się tak wyrażę. Dobra, południe gali wam zostawię, ja biorę północ. Nie, mi overexcencja teraz rośnie. Nie, nie masz taki dużej.
No, ale obiecany Paryż zdobyłem. W tym momencie chyba skończę odcinek, gdyż nie ma co go dłużej ciągnąć. Przejdźcie do Trivialora, zresztą opowiadałem więcej a propos właśnie tych gier internetowych z widzami. Europy raczej nie będzie z tego też powodu, raczej że multi, z tego też powodu też wolę coś nagrać niż tylko grać. A trudno jest zebrać dużo osób do gry w tym samym momencie. Zawsze było tak, żeby kogoś nie było, że nie mógłby. Akurat, że gdzieś wychodzi lub po prostu go nie ma, nie wiem, w mieście przy kompie. I jakieś państwa, które wcześniej były posiadali gracze, raz by ich nie posiadali. I by po prostu, nie wiem, przez jakieś 100 lat grali bez tymi państwami sterowali NPC-ci. I dlatego PC by sterował, komputer by sterował. Ja tego wolę jakąś grę taką jak Smite na przykład, gdzie nie trzeba się wysilać, bo zaraz ktoś w LoLu wyskoczy, że jest pieprzonym diamentem i będzie masterować i śmiać się, że nie grałem pół roku i rozegrałem 10 pierwszych meczów, jestem w Silverze. Lub jakieś inne takie, nie wiem, zachowania. Na przykład Drakensang, Path of Exile nie byłoby głupim pomysłem także. Smite, Path of Exile, Neverwinter, Star Wars, to są gry, które trzeba pobrać, dlatego wydam coś przeglądarkowego, ale nie na przykład coś pokroju plemion, ale coś, co można wejść i se pograć w tym momencie, a nie, że wejdziesz raz na, nie wiem, 5 godzin, coś poklikasz sobie, pobudujesz i idziesz dalej. I dlatego na przykład mi się Margonem wydaje dobrym pomysłem. My Fantasy Online, które ogram i uznam, że też dobry pomysł, to też zobaczymy. Jakieś takie pomniejsze gry do pobrania, chyba Drakensang trzeba teraz coś pobrać. Path of Exile, nie Path of Exile ma chyba trochę dużo, Forstory chyba też nie ma dużo. Ewentualnie już ten Metin, ale też nie sądzę, że Metin był dobrym pomysłem. Dobra, to byłoby na tyle, do zobaczenia w kolejnych odcinkach z już teraz Jan Majenu. Nie wiem, czy coś będzie z Europy, bo chcę bardziej na Hearts of Iron się skupić. Więc Europy na razie zostaje tylko Jan Majen, więc do zobaczenia, cześć, pa.